Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony kamerzysta. W dzisiejszym odcinku będziemy prankować Marka. Właśnie czekam na Kubańczyka, który ma do mnie przyjechać. Co jest kurwa? Zimno. O jest, czemu ty jesteś bez koszulki? Dopiero przyleciałem. Człowieku, k***a, na tym Madagaskarze 36 stopni, a tutaj jest jakiś dramat w tej Polsce. Ja w ogóle zaraz tam wracam, nie? No co, na wakacjach byłem. Słuchaj, wiem tutaj... Jezu Chryste, PZPN. Polska! Jezu Chryste. Polska! Nawet wiem... Prawdziwy Janusz na wakacjach. Dobra, Janusz, słuchaj, musisz się przebrać. Janusz. Słuchaj Janusz, musisz się przebrać, prankujemy Markę dzisiaj. Wiesz o tym, tak? Dogadywaliśmy się. Dobrze. To idź się przebrać, prankujemy Markę. Jezu Chryste, ten Kubańczyk to chyba za bardzo wpłynął na tych wakacjach. W dzisiejszym odcinku prankujemy Marka, który zostanie sam w domu. I będziemy udawać, że ktoś próbuje się włamać do domu. Będzie oczywiście Kubańczyk, a ja będę podpuszczać Marka i zobaczymy jego reakcję. Więc zapraszam Państwa do oglądania. Tutaj możecie zostawić czerwony przycisk i zasubskrybować kanał. No i co Kubańczyk, gotowy jesteś? Tak. No nie no, z tą torbą to by cię nawet niewidomy poznał. No to co mam zrobić? No nie wiem, weź ją do studia zanieś i przyjdź tutaj jeszcze raz. Ja ci zaraz kominiarkę dam. No dobra. Zanieś ją do studia, odrzuć sobie. Tak żeby nawet nie wiedział, że przyjechałeś. Dobra. Więc plan jest taki. Zaraz Kubańczyk przychodzi, już przyszykowany, daję mu kominiarę i zaczynamy akcję. Kubańczyk. Łap kominiarę, przymierz. Kominiarę? Musisz okulary, to totalnie. A, to trzeba, więc okulary. Co ty robisz? Zdjęłam okulary. Daj. Dobra, żartowałem. Przecież widzę wszystko. A ty w ogóle opalony jesteś? Widzę wszystko. Bo zjarany. Zjarany. No zjarany, tak, słońce, tak, ani, no, ani, no. Nie, nie w ten sposób. Chociaż może, no dobra, nieważne. Dobra, będą memy znowu z mojego śmiechu. Dobra, cię. Goszu, pa, człowieku. No teraz wyglądasz jak kryminalista. No pa, lata. Takie życie. To są kurwa, ty, a gdzie się odejdzie, dobra, musisz totalnie, chodź. Ale ja? Chodź. Poczekaj, mordo, no ja tak będę, pa. Chodź, ale chodź. Ale co? Ale chodź, patrz. Tako? Nie, weź te okulary zdejmij, patrz, no. Masz golfa. Musisz go stąd zabrać, bo się skapnie, że jesteś. No on przyjeżdża za godzinę dopiero. Dobra, to zaraz go przestawię. Musisz go przestawić za bramę, gdzieś tam na osiedle go postawić. I słuchaj, no, masz kamerę. No to kominiarę, to jeszcze wyskoczy gdzieś na miasto. Masz kamerę, będziesz no. Tą nagrywać. To? Tą będziesz nagrywać co tak? No. Wszystko wiadomo? Nie. Jezu Chryste, Kubańczyk. Jesteśmy na telefonie, zadzwonię, jak będziesz miał zacząć coś robić, okej? Okay? Tylko tyle masz wiedzieć. Wspominałem sobie, jak ją włączyć po prostu. Niewygodno w tej kominiarce. No dobra, idę. Na razie muszę ją ściągnąć, on będzie dopiero za godzinę, dwie. No, jaki przystanie. Czekamy teraz na Marka i jak Marek tylko przyjedzie, no to zaczynamy pranka, że ktoś próbuje się włamać do domu. Także zapraszam Państwa do oglądania. Okej, okay, myślę, że jesteśmy gotowi. Marek jest w studio teraz, nagrywa piosenkę. Chyba możemy zaczynać. Muszę zadzwonić do Kubańczyka, powiedzieć mu, że może zaczynać pranka. Specjalnie przed chwilą otworzyłem dwa auta. Obydwa auta są otwarte, ale alarm i tak się włączy po otworzeniu ich przez Kubę. Dobra, porozmawiajmy z Kubą. Ty niewygodne te kominiarki, ja nie wiem, ci przestępcy to robią. No co tam, Alvaro? Kubuś, słuchaj. No? Jest misja dla ciebie. Otworzyłem ci auta. Musisz przybiec i otworzyć te auta i uciec. Nic nie, żeby w tych autach, tylko przybiegnij najszybciej jak a się złapać tam... za klamkę, tak? Tak, otwórz auta i uciekaj. Otworzyłem cię specjalnie. Dobra, no to ja już to robię, teraz. To ja już biegnę. Dobra, to czekaj, rozłączam. Dobra, to zaczynamy. No. I zaraz pokażę to Markowi. Dobra. I uciekaj od razu stamtąd. Nie wiem, czy usłyszałem, że ma uciekać stamtąd. Dobra, zobaczmy. Stąd nagram wam. Biegnie. Dobra, słuchajcie, zrobimy to, jakbyśmy serio się włamywali. Kurde, nie mogę kieszeni zawieszyć, czyli biegniemy tam. Mnie nie zobaczył. Olotka umrze. No dawaj Kubuś, dawaj szybciej Kubuś. Co mówisz? Jak alarm się włączył? Co? Jak się alarm włączył? Co się dzieje? Ale nagrywałem w tę drogę, patrzcie. Co się dzieje? No jakiś typ podbiegł i ten, i
i alarm włączył. Maruś będzie wiedział, o co chodzi na pewno. To będzie dobry prank. Czekamy. Jak alarm włączył? No normalnie, we była. Naprawdę? Zapomniałem się dzieciak. Jak dzieciak? No to nie chcesz tego sprawdzić? Co to jaki bachor. To nie jest bachor, nie widzisz, że to jest jakiś dorosły facet? Nie, to dzieciak. Sobie keciśnie. Myślisz, że dzieciak? Z kolegami przeszli pewnie debile. No co? Co robisz? No w podawce. Po co? No przecież nie będą stać tutaj robić takich rzeczy. W sensie? No kurde, co mnie No dobra, no to idź. Dobra, dzwoni kamerzysta znowu. No halo? Kuba, uciekaj stamtąd! Uciekaj stamtąd! Nie, Marek biegnie, strzeliłem. Ale debil. Nie widział mnie. Teraz pytanie, czy go złapie, czy nie. Ja widzę go na kamerach. Jest tu w choinkach. Ale prawie się wtopiliśmy. Tu w choinkach jest. Teraz pytanie, czy go Marek dorwie, czy go nie dorwie. Jeżeli go dorwie, to jest po filmie, nie? On pobiegł tam na sam koniec aż. Gdzie on jest, słychać? Wraca, czy nie? Dzwoni kamerzysta. Słuchaj, on gdzieś pobiegł. Nie, rozłączyłem się, bo już biegł. Idzie, wraca, czekaj, dobra, rozłączam się. Dobra, teraz pytanie, czy go złapie, czy nie. Pytanie za 100 punktów, wraca, złapie go, czy nie. Idzie Marek, patrz. Dobra, Boże, nie zauważył mnie, ale to będzie beka. Mija go? No nie zobacz go, proszę. Nie zobaczę. Co za debil. Co za idiota. No dobra, możemy dalej prankować go. Zajebiście. No, ukazali mi pewnie przyjść tutaj i otworzyć samochód. Nie wiem, jak jeszcze raz tutaj wejdzie ktoś, to ja zadzwonię policję. To może ochronę najpierw. Po policję. Czemu po policję? No odwiozą do rodziców i się nauczę, że się tak nie robi. Muszę krzyczeć komuś życie. No nie wiem, ja myślałem, że to dorosły facet był, na taką posturę miał, nie? Nie, gówniarze stali pod bramą. No mi się wydaje, że na kamerach to widać, że jest dorosły facet, nie? Możemy sprawdzić, od sąsiada kamery, tam ma lepsze kamery. Wiesz, nie, będzie widać twarz normalnie. Bekę sobie cisną, a otworzę auto Bruszwilowi. Ty Kubańczyk jesteś mądry, teraz poszedł do studia, ale wiesz co ty zrobiłeś? Wiesz co ty zrobiłeś? Zostawiłeś nerkę i czapkę swoją, wiesz gdzie? W salonie. Miałeś to w studio zostawić, czy ty jesteś głupi? Wiesz, cię pokapuje. No nie zobaczył na szczęście, zaraz to schowam. Ale kupek. No sorry, zapomniałem się. Dobra, dobra, zaraz robimy kolejną akcję, czekaj na telefon, tak? Dobra. Bo ktoś idzie. Może to Marek, zaufam się bardziej. A nie, to kamerzysta idzie. No? No? Co to masz? Co to jest? Mięso. No? Tam tu jest napisane, że to jest mięso karła. I że on będzie następny. Musisz to podrzucić. To na taras to wrzucę. Na taras czy pod drzwi? Pod drzwi. Zapukaj i uciekaj. Dobra, no to dawaj. To będzie dobre. Kiedy będzie mam to zrobić? Mocno. Zadzwonię do ciebie, puszczę ci strzałkę, tak? Dobra, to ja czekam tu dalej w tych krzakach. Podbiegasz z tym, wrzucasz to pod drzwi i się zesra w gacie. Dobra. Mięso z karła. Nie wierzę. Halo, halo. No, halo. No, dawaj. Ja dobra. Zaczynamy. Dobra, on jest w studio. Musisz mu mocno walić, musisz drzwi. Słyszysz? Dobra. Bo nie usłyszy tego. Dobra. Dobra, zaczynamy. No. Dobra, słuchajcie, zaczynamy naszą akcję. Mamy to. Ciężko kręcić, kurde, jeszcze w tej kombinacji ciężko biegać. Kiedy on zapukał? No nie wiem, przed chwilą. W ogóle co to jest? Słyszysz, co to jest? To nie są śmieci. Tam są jakieś zastany na tej kapce. Weź to. Weź to i przeczytajmy. Zwołałem naszego Karola, to jego mięso, ty będziesz następny. Przygotuj sobie z tego ostatnią kolację w życiu. Ale co, mięso dali? Że co? Ofu. To jest mięso? O Jezu. Co to jest? Co za debile. Ofu. I co jest napisane na kartce? No, wiesz, to wyrzuć. A co jest napisane na kartce? Nie, to idioci są. Co jest napisane na kartce? Ty, stój tu. No. Bo ja poczekam przy kamerach. Jak jeszcze raz ten głupi bachor tu przyjdzie, no to po prostu dzwonimy po policję. Tylko trzeba ich złapać, bo oni uciekają. Ale obrzydliwe. Dobra, ja idę tu wyrzucić.
co, teraz będziesz stać i kamerę oglądasz? Też czujnik ruchu jest, jak ktoś przyjdzie, no to będzie słychać. Nie, bo czujnik ruchu nie działa. Działa, bo ustawiłem go ostatnio. Działa, ale jak... Mogę włączyć ci głos na czujnik. Jak zajdzie z całej strony, no to tutaj nie będzie, bo tutaj są samochody i po prostu... Będzie, Marek. Ale samochody tu jest włączone, tylko tutaj działa, musiałby podejść blisko. A tutaj jest włączone, żeby nie pikało jak sąsiad przechodzi. No dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś cały czas siedział na tym monitoringu, nie? No p***a, jak przyjdzie znowu jakiś p***y, to p***a z niej po policji, no Kuba. No opowiadaj. Kuba, dawaj. No. Normalnie teraz on stoi na kamerach cały czas, nie? Więc nic nie wykombinujemy. Weź go po prostu w błoto, w na maksa. Gdzie, w błoto? No patrz, podejdź normalnie, on wybiegnie do ciebie, bo on myśli, że to jest jakiś dzieciak. No? I w go w błoto normalnie. No dobra, to dawaj, róbmy to. No to dawaj, możesz iść po prostu, tylko zostaw kamerę, nie? A, bo on na kamerach siedzi, tak? Tak, on siedzi na kamerach i cały czas... Dobra, to zostawiam kamerę w krzakach. Dobra. Żeby naprawdę kryminalistą. Czekaj, ja wyjdę na taras. No? Wyjdę na taras i ja nagram to z góry. Gdzie? Aha, tam w chacie, tak? Co? Dobra, widzę cię, no. Dobra. Podchodź, to on wybiegnie do ciebie. Dobra, to czekaj, to się rozłączę, no i zostawię tu kamerę. Dobra, Marek mnie zaraz zobaczy, zostawiam tu kamerę i lecę. Możesz to łaskać, wiesz, to jest ten prywatny. Widzisz, stąd i przestań bajecować. Widzisz? Co to? Wala! Wyjdź! Ej! Zostaw mnie! Głosnie! Bitko! Za grubo, on go tam wziął, wypieprzył w tym błocie. To nie miało tak aż wyglądać. Jezu Chryste, Jezu. Ale go wziął w te błoto, masakra. Co się stało? Jej, na ziemię. Co się stało? O Jezu. Ja dzwonię na policję, nie? Może po ochronę zadzwoń, nie przyjadą. Zadzwoń najpierw po ochronę, bo to nie ma sensu, nie? Ochrona będzie stać cały czas. Co, odpala szalan? Dzwonisz po ochronę? Co ty robisz? Zaraz będzie. Wezwałeś ochronę? Tak. No nie wiem, grubo. Weź za mnie drzwi, bo jeszcze wejdzie. Dzieci jakieś. Jak dzieci? Wiesz, to był jakiś prosty facet. Na co? Dzieci nie są duże. Po prostu wziął mnie i cały się uwaliłeś. No widziałem właśnie, jak go rzuciłeś na tą ziemię. Słuchaj, on się poszedł teraz przebrać, ja muszę ochronę odwołać, bo on ochronę wezwał, nie? Zaraz będzie ochrona. No to dawaj, dzwoń, bo zaraz mi powinno jeszcze. Dobra, dzwonię odwołać ochronę. Teraz pieprzasz się. Słyszysz? Właścisz od strony tarasu, chowaj się za budką, bo tam cię nie będzie widać. Słyszysz? Za budką się schowaj. Już i się schować, póki on ten nie przegląda kamery. Ja wyłączę szybko czujnik ruchu. Słyszysz? Szybko czujnik ruchu, żebyś nie pikał. Dobra. Zrób to teraz. Słyszysz? Ten jak typek był wtedy, co nagrywaliśmy film ten z tym psychopatą, pamiętasz? No, to ta maceta gdzieś powinna leżeć na ogródku, weź posłuchaj. Dobra. Tam z tyłu, na ogródku powinna leżeć. Dobra. Posłuchaj. Póki jeszcze się przebiera. Bo poszedł się wykąpać chyba. Dobra, to odwołaj tą ochronę. No i odwołaj ochronę. Dobra, Kuba, jesteś gotowy? No, to jest za dobrze. Czekaj, ciszę cię. No to co, ja zaraz zacznę krzyczeć, bo Marek się przebiera u góry. Już czujnik ruchu jest wyłączony, także nie będziesz pikać. I powiem, że ktoś się schował za domkiem. Ja kucnę, no, za domkiem i żeby on wyszedł za domkiem, a ja wyskoczę spod parapetu. Pod parapetu chcesz wyskoczyć? On będzie stał pod szybą i patrzył się na domek. Ciszej mów, bo cię słychać. I ja nagle wyskoczę spod parapetu, rozumiesz? On się ostra, bo będzie patrzył na domek, będzie myślał, że ktoś jest za domkiem, a ja nagle przemił centymetr wyskoczę przed domkiem. Dobra. Dobra, to dawaj teraz. Idź się schować. Wyłączyłem czujnik ruchu, także w który parapet. Co? Otwarte, tylko przymknij po prostu i ja wbiegnę do domu z tą maczetą. Patrz, maczetę. On cię osra. Tak, tylko nie zamykaj drzwi. Zamknij tak, o, po prostu, wiesz, przymknij. I ja wyskoczę stąd i on będzie zesrany i wbiegnę do domu z tą maczetą. Marek! Przebrałeś się? No. Słuchaj, jest problem, bo wydawało mi się, że tutaj koło domku ktoś się rusza. Zaraz będzie prawo.
Będzie to na zaraz? Mhm. Ale wydawało mi się, że tam koło domku się ktoś rusza. No dobra, spoko. Nie wiem, ja to sprawdził. Możesz przez okno. Jesteś tego sprawdzić przez okno? Wydawało mi się, że coś tam jest, nie? Mam cię w końcu! Chodź tu! Ty nagrywasz to? Ty nagrywasz? No wróćcie z Madagaskaru, siema Maruś. Czyś mi człowiek utargał po ziemi? Siema. No co? Wszystko nagrywaliśmy. Się zauważyłem. I jak Maruś, wrażenie? Nie, nie, że... Udało się, udało. Ale miał ze... widziałeś jak uciekał, jak biegłem z tą maczetą, jak mnie zobaczył tu? Bo ty nie widziałeś go, nie? Tak, ten... on nie widział, skupił się tam, ja wyskoczyłem. Widziałeś go w ogóle, czy nie? Tak, widziałem kominiarkę. Ale cię rzuciłem w błoto. A czemu się nie przestraszyłeś na początku? Czego? No tutaj jak wyskoczył. Nie. On chyba nie zauważył, bo on patrzył w prawo, miał złożoną głowę. Nie, ja zauważyłem kominiarkę, to po chwili. No. I od razu poszedłeś w stronę balkonu. No to tak udany, co Maruś? Udany, jak najbardziej. No, ty tak. Od auta, tak? Tak. Od auta. No co, podsumuję coś. No wiem, no ale no, wiedziałem, kamerzysta był za mną na telefonie. A ja odwołałem ochronę, nie? Bo już by była dawno ochrona przecież. No. Czyli nie będzie. No, no na szczęście. Dobra, no, dziękuję za wyjście. Co tam przepraszam bardzo, że musiałem cię wrzucić w ten, to było to, ale czuję się nie robię dla filmu. Dobra, film będzie. To jest najważniejsze. No, także subskrybujcie kanał koniecznie. Jest Kubacik, jest impreza.